Joseph Murphy. Zmień nawyki myślowe, a odmienisz swój los. W drodze do szczęścia nie napotkasz żadnych przeszkód prócz tych, które sam wzniesiesz w myślach i w wyobraźni. Rób tak, jakby to już było rzeczywistością, a stanie się nią. Człowiek jest taki, jakie są jego myśli. Strach to tylko myśl. Cudze słowa i czyny mogą urazić cię tylko wtedy, kiedy im na to pozwolisz w myślach i uczuciach. Podświadomość ma niezawodne sposoby na rozwiązanie każdego problemu. Zewnętrzność jest odbiciem wnętrza. Wiara nie jest równoznaczna z jakimś nakazem, dogmatem czy religią. Wiara to sposób myślenia, pozytywne nastawienie umysłu. Starzejemy się wtedy, gdy tracimy zainteresowanie życiem, kiedy przestajemy marzyć, szukać nowych prawd i zdobywać nowe światy. Twoim największym atutem jest wyobraźnia. Wyobrażaj sobie tylko rzeczy dobre i piękne. Ty i twój los jesteście tym, czym twoje myśli i wyobrażenia. Twoja podświadomość pomnaża wszystko, co jej powierzysz. Bywają 30-letni starcy, a także 80-letni młodzieńcy. Masz wolny wybór. Wybierz pomyślność i zdrowie. Od ciebie zależy, czy będziesz życzliwy, czy nie. Bądź uczynny, pogodny, życzliwy, ujmujący, a cały świat stanie się taki dla ciebie. Jesteś niczym kapitan przy sterze. Jego zadaniem jest dawać właściwe polecenia. Ty również musisz myślami i wyobrażeniami wydawać odpowiednie rozkazy podświadomości, która kieruje całym twoim losem. Nie zapominaj, kto się czuje bogaczem, ten nim jest. Twoja podświadomość jest jak bank, jak sponsor twoich pragnień. Ile pragnień i myśli wpłacisz na to konto, czy obracać się będą wokół bogactwa czy nędzy, tyle ich, dobrych albo złych, pomnoży się z wysokim procentem. Wybierz więc dobrobyt i dostatek. Wszystko, co posiadasz, zawdzięczasz nieskończoności. Masz więc do spłacenia ogromny dług. Stoi przed tobą wielkie zadanie – poświęcić życie, miłość i prawdę swoim ideałom, marzeniom i aspiracjom. Skutecznym środkiem na strach jest prawo substytucji. Każdej obawie można przeciwstawić nadzieję. Przyszedłeś na świat, aby rozwijać się fizycznie, psychicznie i duchowo. Masz niepowtarzalne prawo do wszystkiego, co pomogłoby ci znaleźć sens życia. Dla harmonijnego i pełnego rozwoju psychiki żaden aspekt ludzkiego życia nie jest tak niezastąpiony jak właśnie sen, który uwalnia człowieka od wszelkich rozproszeń świata zmysłowego. Pozostań wierny swoim ideałom. Pamiętaj, że dbając o własne szczęście, spokój ducha i spełnienie, musisz przyczyniać się do pomyślności innych ludzi. Harmonia części jest harmonią całości. Całość jest bowiem obecna w części, a część w całości.
Naszym bliźnim jesteśmy dłużni tylko miłość, a miłość jest spełnieniem prawa zdrowia, szczęścia i spokoju umysłu. Jeśli nie będziesz oczekiwał wdzięczności, nie będziesz przeżywał rozczarowań. Wdzięczność wyrasta w szlachetnym sercu. Trzeba się jej nauczyć. Otóż Bóg nie każe i nie testuje nikogo. Człowiek sam wymierza sobie karę na skutek ignorancji i niewłaściwego użycia praw umysłu. Wszystkie cierpienia na świecie są więc skutkiem ignorancji, która jest jedynym grzechem. Jedyny moment, jaki ma znaczenie, to chwila obecna. Tak naprawdę żyć możesz jedynie w teraźniejszości. Planować możesz tylko teraz i myśleć też możesz tylko teraz. Cokolwiek planujesz lub czegokolwiek się boisz, dzieje się to teraz. Cokolwiek czujesz, przyciągasz to do siebie. Cokolwiek sobie wyobrażasz, tym się stajesz. To, co ludzie uważają za śmierć, to tylko wyprawa w inny, nowy wymiar życia. Wielu ludzi ma szczególną, chorobliwą skłonność do potępiania siebie, a zarazem użalania się nad sobą. Kiedy już nauczysz się kierować uczucia i myśli na właściwe tory, spokój ducha i fizyczne zdrowie na pewno przyjdą same. Jeśli pomyślisz o dobru, powstanie z tego dobro. Natomiast złe myśli sprowadzają zło. Na tym i na niczym innym polega funkcjonowanie twojego umysłu. Takie wartości jak miłość, piękno, spokój, radość i szczęście, mądrość, serdeczność i zrozumienie nigdy się nie zestarzeją. Twój charakter, zalety umysłu, wiara i przekonania nie zużywają się. Twoja podświadomość ma rozwiązanie wszystkich problemów. Jeżeli przed pójściem spać zasugerujesz jej, chcę zbudzić się o 6 rano, zbudzi cię punktualnie. Każda myśl coś sprawia, jest przyczyną. Każda zaś sytuacja jest czymś spowodowana, jest skutkiem. Nigdy nie mów, na to mnie nie stać, ani tego nie potrafię. Twoja podświadomość będzie cię trzymać za słowo i zadba o to, żeby naprawdę zabrakło ci potrzebnych środków albo umiejętności. Zamiast tego z wiarą w siebie stwierdzaj, siła mojej podświadomości otworzy mi wszystkie drzwi. Twój umysł nie jest dobry ani zły. Żadna siła w naturze nie jest zła. Od ciebie zależy, jak wykorzystasz moce natury. Używaj umysłu po to, by wspomagać bliźnich dobrym słowem, życzliwością i budzić w nich zachwyt dobrem. Uwierz mocno w realność swojego pomysłu, planu albo wynalazku, a stanie się rzeczywistością. Istnieje tylko jedna zasada uzdrowicielska, a jest nią wiara. Istnieje tylko jedna moc uzdrowicielska, a jej źródłem jest podświadomość. Szlachetne myśli niech wejdą ci w nawyk, a zamienią się w szlachetne czyny. Twoje pragnienie jest modlitwą. Wyobraź sobie w plastyczny sposób, że ono już się urzeczywistniło, a modlitwa będzie wysłuchana. Pamiętaj, że serce przepełnione wdzięcznością otwiera się na dobrodziejstwa wszechświata.
Szczęście to owoc wewnętrznego spokoju. Skupiaj myśli na równowadze wewnętrznej, poczuciu bezpieczeństwa i Bożym przewodnictwie, a twój umysł będzie źródłem szczęścia. W drodze do szczęścia nie istnieją przeszkody. Sprawy zewnętrzne nie mają na nic wpływu i nigdy nie są przyczyną czegokolwiek. Pozwól, by kierowała tobą ukryta wewnętrzna zasada twórcza. Każda myśl jest przyczyną, a każda nowa przyczyna stwarza nowy skutek. Wybierz pomyślność. Życz bliźnim tego samego, czego życzysz sobie. Oto klucz do harmonii w stosunkach międzyludzkich. Ludzkie słowa i czyny mogą urazić cię tylko wtedy, kiedy przyznasz im taką moc. Twoje myślenie ma twórczą moc, więc pobłogosław drugiemu. Komuś, kto ci ubliża, możesz zawsze powiedzieć: pokój z tobą. Życie, czyli Bóg, nie chowa do ciebie urazy. Życie nikogo nie potępia. Leczy ciężkie obrażenia ciała. Wybaczy ci, kiedy sparzysz się w rękę, tworzy nowe komórki i tkanki. Życie leczy wszystko. Kiedy ktoś słusznie cię skrytykuje, podziękuj mu za wskazówki, które ułatwią ci pracę nad sobą. Wiele chorób spowodowanych jest zazdrością, nienawiścią, złą wolą, żądzą zemsty i niechęcią. Bądź wyrozumiały. Wybaczaj sobie i innym, myśląc z miłością, radością i życzliwością o tych, którzy zadawali ci cierpienia. Życz bliźnim spokoju, ilekroć najdzie cię wspomnienie o wyrządzonych ci przez nich krzywdach, a gorzkie wspomnienia wkrótce zblakną. Każdy problem kryje w sobie rozwiązanie. Każde pytanie zawiera odpowiedź. Nieskończona mądrość przychodzi z pomocą temu, kto wzywa ją w ufnej wierze. Ktoś, kto chce zerwać ze starym nawykiem, powinien działać w mocnym przeświadczeniu, że wyzwolenie uczyni go zdrowszym i szczęśliwszym. Kiedy tylko chęć zerwania z miłym nałogiem stanie się silniejsza od chęci jego zachowania, będziemy już w połowie drogi. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Jezus Chrystus. Czy Dale Carnegie?